Kalus, zostań. Kalus, co to w ogóle za imię? Trzeba to było przedyskutować z Tomim. Kalus. Eli! Znalazłem twój komiks. Super! Wskakuj na koniec. Okej. Żaden z tych budynków nie przypomina lustra. Pojedziemy do centrum miasteczka. Stamtąd rozciąga się widok na większość kampusu. Zostanę z Kalusem. Nienawidzę tego imienia. Tu był punkt obserwacyjny. To jest dobry znak.
miejsce dobre jak każde inne. Czyli co, ludzie mieszkali tu tylko po to, żeby się uczyć? Chociaż byli już dorośli? A, chcieli się czegoś nauczyć, poimprezować i zastanowić się, co chcą robić w życiu. Co chcą robić w życiu? Zaraz wracamy. Okej. Dawaj, skakuj. Ale wielki baran. Byliście jakimiś fanatykami, czy co? W kwestii sportu? Zdecydowanie tak. Zimno się robi. Taka pora roku.
Skakuj na konia. Hej, Dan, tego szukamy? Faktycznie wygląda jak wielkie lustro. Jak myślisz, ilu ich tu jest? W sensie świetlików. Trzeba mieć sporo ludzi, żeby prowadzić taką operację. Myślisz, że tam będą ludzie w moim wieku? Nie jestem pewien. Co jest tam? To chyba biegacze. Zostań z koniem. Pójdę sprawdzić. Jesteś pewien? Tak. Nie chcę, żeby się spłoszył. Zaraz wracam.
Myślę, że chyba chciałabym zostać astronautką. Poważnie? Tak. Wyobraź sobie, że sam lecisz w kosmos.
Bajer, co? Fajna sprawa. Po prostu. Nie ma prądu. A ty? Kim chciałeś zostać? Byłem chłopcem. Marzyłem o karierze piosenkarza. Żartujesz. Poważnie. Zaśpiewaj coś. Nie. No weź, nie będę się śmiać. Zapomnij. Joel? Proszę. Wskakuj. Wskakuj na kolana. O, to małpy? Tak, całe stado.
Ej, zobacz. Świetliki. Widzę. Dobrze. Pierwszy znak obecności świetlików. Powinniśmy już kogoś spotkać? Może nie chcą się afiszować ze swoją obecnością tutaj. Tak, może. Dobra, spróbujmy otworzyć bramę. Jest następny generator. No jest. Ani drgnie. Jasne. Te bramy też zablokowali.
Uważaj na siebie. Ty też. Ciekawe, ile wytrzymaliście. Cholera, zarodniki.
Thank you.
Wszystko w porządku? Co się tam stało? Kolejni zarażeni. Nic mi nie jest. Chodź tu otworzyć bramę.
Spróbujmy bramu. Tak, udało się! Tak, chodź tędy. Szybko. Myślisz, że to świetli? Nie. Nie sądzę. Czemu zarażeni mieliby być tak blisko laboratorium? Bill wykorzystywał je w celach obronnych. Może oni robią to samo. Tak. Bardzo możliwe. Skakuj na konia. Jedzie. Skakuj. Zero strażników. Pusto. Tak. Myślałem, że kogoś już spotkamy. Chodźmy do środka. Byłeś tu kiedykolwiek? Co, uniwersytet? Tak. Dlaczego nie? Bo urodziła się Sara. Byłeś żonaty? Przez chwilę. Co się stało? Okej. Zbyt wiele? Zbyt wiele.
Czy znajdziemy jakiegoś żywego świetlika? Miejmy nadzieję. Skakuj na konia. Ja. A może tam? Zamknięta na amen. Musimy znaleźć inne wejście. Może przejdziemy górą? Dobra, nie do końca o to mi chodziło, ale okej. Dobra, jesteśmy w środku. Chodź, mała, podaj mi rękę. Dzięki. Rozejrzyjmy się. Halo? Gdzie oni są?
No dobra, do dzieła. Hop, hop! Świetliki! Mam tu lekarstwo na zarazę. Jacyś chętni? Nie róbmy hałasu, póki się nie dowiemy, co jest grane.
Co my tu mamy? No tak, dobra robota. Jesteśmy sami. Może to jeden z nich? Nie oddalaj się.
Przerażeni zabili dwóch kolejnych strażników. Mają zwołać zebranie w sprawie bezpieczeństwa labu. Mamy tu cały nasz sprzęt, wszystkie dane. Personel przyzwyczaił się do życia tutaj. Muszę przeprowadzić kolejny test. Ta ogólna indolencja doprowadza mnie do szału. Jeśli dowiemy się, gdzie sobie poszli. Nie, oni się nie chowają.
Nie. Dobrze, że to nie mlaskacze. Ta. Świetliki to też nie są. No, może tak się wczuli w te badania, że sami zamienili się w małpy. Szukajmy dalej, to coś znajdziemy. Dobrze, że nie mieliśmy kontaktu z tymi małpami. Nie powiedział, dokąd poszli. Wiem. Szukajmy dalej. Serio? No co ty? A ja nie żyję. Albo wkrótce zdechnę. I mam nieco czasu na przemyślenia. Bywały lata, kiedy czułem, że jest pieprzony projekt, to tylko marnowanie. Nie mogę tego dłużej ciągnąć. No dalej. Szukasz reszty? Cały zespół przeniósł się do szpitala Świętej Marii w Salt Lake City. Siedzą tam. I wciąż ratują świat. Krzyżyk na drogę. Wiesz, gdzie to jest? Znam te okolice. To daleko? Kawał drogi stąd, nawet na koniach. Co? Świetliki? Na ziemię! Co to kurwa za jedni? Nieważne. Wiemy, dokąd iść. Spieprzajmy stąd. Nie znajdziesz świetlików. Wszyscy odeszli. A ja nie żyję. Albo wkrótce zdechnę. I mam nieco czasu na przemyślenia. Choć poświęciłem tej sprawie całe życie, to nie dożyję, by zobaczyć, czy nam się udało. Dołączyłem do świetlików niedługo po wybuchu pandemii. Byli zdeterminowani, by uratować nas od zarazy, kiedy rząd wolał skulić ogon i pozamykać nas w gettach. Nie mogłem zawieść kraju i ludzkości. Boże, jak to patetycznie brzmi.
Tak czy owak. Bywały lata, kiedy czułem, że jesteśmy blisko. Że zdołamy wyplenić to cholerstwo. Przeplatały się one z okresami, kiedy pogrążałem się w rozpaczy, że ten cały pieprzony projekt to tylko marnowanie czasu. Ostatnie lata były raczej rozpaczliwe. Nie dokonaliśmy żadnego przełomu od czasu testów szczepionek, czyli od niemal 5 lat. Laboratorium przestało być bezpieczne. Szefostwo zdecydowało, że opuszczamy kampus. A ja już, kurwa, nie mam sił. Mam dosyć. Nie mogę tego dłużej ciągnąć. Jeśli cię to interesuje, cały zespół przeniósł się do szpitala Świętej Marii w Salt Lake City. Siedzą tam i wciąż ratują świat. Krzyżyk na drogę. Bądź czujna! Tak! Thank you.
Na schodach! Dupko! Uch.
O rany! To co mam robić? Co? Rusz! Muszę ci pociągnąć. Okej. Dobra, gotowy? Raz, dwa, trzy! Teraz! Dostań się do konia. Okej. Nikogo nie widzę. Chodźmy. Joel, jak tam? Nic mi nie jest. Nic mi nie jest. Dasz radę przejść? Tak. Okej. Jezu. Szybko! Szybko! Kurwa. Widzę cię. Dobra. No też, stary. Ty zostajesz tu. A ja go zajdę z boku. Eli! Zabiłeś moich przyjaciół, dupku. Była! Ach, ty mały! Musimy cię stąd zabrać. Przestań spieprzyć, Joel! A teraz chodź! Szybciej! Nikogo nie ma! Idziemy! Dobrze ci idzie! Dasz radę! O rany! Chodź, pomogę ci! Nie! Możesz iść? Tak. No to idź do chuja! Chodź! Jest wyjście! Jeszcze tylko trochę! Uda ci się! Za tobą! Co? Eli! Dzieciak ma broń! Kurwa, uważajcie! O kurwa! O kurwa! Ty mały gnoju! Joel! Chodź! Wstawaj! Chodź, złap mnie! Dobra, idziemy! Przysięgam, że jak cię z tego wyciągnę, zaśpiewasz mi koncert. Nie zapomnij. Czekaj. Otworzę drzwi. Nie śpiesz się. Chodź. No chodź. Co jest? Kurwa! Chodź. Weź, przyprowadź konia. Dobra. Dasz radę siąść? Idź. Chyba uciekliśmy. Joel,
zrobić?